Siema. Laweta dłuższy czas nie jeździła. No i wiadomo, rozładował się akumulator. Napięcie 10V. Zobaczcie, co się dzieje z zegarami, więc nawet nie ma sensu, żebym ją odpalał. No to co, bierzemy jutraja razem J-Star 5, którym nawet przed chwilą jeszcze pompowałem po wieście nieopodal. Dobra, kable. Wyjmuję boostera. I teraz najgorsze, żeby wcisnąć oczywiście kable. No, ale udało się jakimś cudem jedną ręką. Szukamy miejsca, gdzie dać masę. Pewnikiem za ucho będzie najlepiej. Coś tam nawet zaiskrzyło. Okay. Zobaczmy, ile procent jest. 91%, czyli tak jak było, jak skończyłem pompować koło w fieście, więc jest dobrze. Napięcie, jakie wykrywa, 11,4V. No. Mogło być lepiej, ale dobra, spróbujmy. Jednak za słabo jest podłączone do masy. Trzeba poprawić. Chciałem jednak booster podpiąć bezpośrednio do akumulatora. Niestety troszeczkę krótkie te kable. Chińczycy po prostu, tak delikatnie mówiąc, zje sprawę. Napięcie, jak widzicie, od razu dużo lepsze. No to co, możemy palić dziada. Strzała. Widzicie, problemem jest to, że te kable są po prostu za krótkie i w większości aut może to być problematyczne. Może po prostu nie dać rady osiągnąć tych punktów do awaryjnego odpalania. No i przez to, wiadomo, problem. Dobra, to było na tyle. Zobaczcie jeszcze, jakie napięcie daje regulator. I oczywiście, żeby nie było, bo zaraz pewnie jacyś znawcy powiedzą, że to jest uszkodzony układ ładowania w tym aucie. Nie, nie jest uszkodzony. Alternator jest zregenerowany na oryginalnych częściach boszowskich, bo to jest boszowska 105. Także no, jest wszystko sprawne i tak jak powinno być. Po prostu ze względu na kompensację temperaturową w tej chwili jest temperatura jakoś w okolicy zera, może delikatnie na plusie, może tam z 1 stopień, więc dlatego jest wyższe napięcie dla całego układu. Dobra, to było na tyle. Składam tego boostera. Jadę przejechać lawetą, bo jeszcze mam coś do przewiezienia na szybko. Tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, hej.